Państwo adwokaci jako osoby wykonujące zawód zaufania społecznego zawsze gotowi są nieść pomoc osobom, które takiej pomocy oczekują, potrzebują. W obliczu tragedii, jaka wydarzyła się na południu naszego województwa, również w takiej sytuacji członkowie naszej Izby zgłosili pełną gotowość, aby wesprzeć osoby pokrzywdzone, poszkodowane falą powodziową. Na chwilę obecną oczywiście ta pomoc uzależniona jest od potrzeb, jakie będą zgłaszane do nas jako do adwokatów. Aczkolwiek już teraz proponujemy pomoc, bezpłatną pomoc prawną osobom, które będą takiej pomocy wymagały. Chodzi tu w szczególności o dochodzenie wszelkich roszczeń związanych z odszkodowaniami, które na pewno pojawią się w związku z falą powodziową. To dotyczy także pomocy w wypełnieniu dokumentacji, która będzie niezbędna do uzyskania różnych świadczeń pomocowych już dzisiaj deklarowanych przez różne instytucje, a także w każdym zakresie, w jakim będzie to niezbędne do tego, aby osobom pokrzywdzonym pomóc. Również nasi adwokaci wyrazili gotowość wsparcia finansowego osób, które poniosły szkodę na skutek powodzi. Będzie uruchomiona zbiórka pieniędzy dla potrzebujących i w takim zakresie również pełną gotowość Adwokatura Polska wyraziła. Jeżeli chodzi o inne działania, które będą oczekiwane przez osoby potrzebujące, z panem marszałkiem, z Urzędem Marszałkowskim będziemy na bieżąco weryfikowali te potrzeby i w sytuacji, w której takie potrzeby się ujawnią, będziemy na pewno reagowali niezwłocznie.